Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Słuchajcie, taki mój zbiorniczek, którego chyba nie pokazywałem ostatnio w ogóle na moim kanale, bo to nie wygląda, to jest mój zbiornik z krewetkami Red Cherry. Które mam z sentymentu, po prostu, bo zaczynałem od tych krewetek, pewnie jak większość z nas. I tak sobie je hoduję, nie? Tak sobie je hoduję. Brzydkie osobniki, które się często zdarzają w neokaridinach, trafiają jako karmówka do krewetki modliszkowej. Te maluchy, które tam się pojawiają, one sobie tutaj spokojnie rosną. Nie kontroluję w ogóle tego zbiornika. Jak zresztą widzicie po mchu, że no tutaj to nie wygląda, nie? Ale mam, to jest taki mój zbiornik po prostu, żeby mieć, bo, że tak powiem, stwierdziłem kiedyś, że zaczynałem od Red Cherry i będę cały czas miał Red Cherry. To są moje jedyne neokaridiny, jakie mam. No ale jak możecie zobaczyć, no ten zbiornik nie wygląda i stwierdziłem, że trzeba tutaj troszeczkę odświeżyć ten temat. Znajomy, że tak powiem, złożył mi takie wyzwanie, żebym zrobił neokaridiny Red Cherry na podłożu Platinium i na mineralizatorze tym GH+, nie tym LC, tylko tym GH+, bo on tak ma, on tak hoduje i neokaridiny, szczególnie te Red Cherry, które hoduje właśnie na podłożu Platinium Soil i mineralizatorze GH+, to po prostu wyciąga je chochlą, nie? Tyle mu się tam mnoży. Oczywiście robi z wodą RO, ale mineralizuje dosyć wysoko, bo prawie na 650-700 mikrozimensów, nie? Tyle dodaje tego GH+, Squall Dropu. No i stwierdziłem, że też tak zrobię, bo miałem robić restart ponownie tutaj na jakimś tam piasku kwarcowym, czy na jakimś bazalcie, ale stwierdziłem, że kurde, czemu nie, wiecie, no nic nie tracę, nie, no to po prostu dla testów sobie tak też zrobimy. I mam taki zbiorniczek, zaraz go wam pokażę, który już dojrzał, jakieś 4 tygodnie na Platinium Soil sobie śmigał i tam już możemy powoli przekładać tutaj te krewety i zobaczymy. Tylko mówię, muszę tam przewodność podnieść tak gdzieś do 700 mikrozimensów i będzie ok. To jest, słuchajcie, ten zbiorniczek. Już tutaj jednego oblatywacza wpuściłem. Sobie łazi. Zobaczcie, podłoże Platinum Soil. Wygląda zbiornik tak. Troszeczkę mchu. Z tyłu taki filterek z AliExpress za parę złotych kupiony. No i to wszystko, nie? I tak się baniaczek prezentuje. I tutaj tylko mówię, zwiększymy troszeczkę przewodność, bo on był zalany świeżą wodą RO i początkowo był ustawiony na jakieś 240 mikrozimensów pod karidiny, bo tak miało to być. No ale, że tak powiem, znajomy powiedział, spróbuj, zobaczysz jak będzie na pod neokaridiny. No to spróbujemy, nie? Nie ma problemu. Tylko muszę zwiększyć przewodność trochę, bo chcę tak jak on ma. No, a on używa, słuchajcie, tego, nie? Czyli Platinum Soil i woda RO plus GH+, One Shrimp Squall Dropu. I ja to mam, nie za dużo mam, ale mam, będę musiał kupić nową butlę. No, ale jeszcze mam tego trochę, więc zwiększymy przewodność tak do 700 mikrozimensów i zobaczymy. No dobra, słuchajcie, parametry zrobione. 650 mikrozimensów. Więc możemy wpuszczać, przynosić krewety. Pierw sobie je wyłowię z tamtego zbiornika i tak po troszkę będę tutaj je przerzucał. No, aż się tutaj więcej ich trochę zrobi i zaraz wam wszystko pokażę. Zawsze, słuchajcie, największym challenge'em dla mnie jest wyłowienie krewetek, nie? I to nie chodzi, wiecie, o duże krewetki, nie? Dlatego ja nie lubię nigdy restartów robić, bo maluchów zawsze w krewetkariach jest. Akurat, wiecie, Red Cherry to się mnożą no też mocno, bardzo. I największym dla mnie zawsze wyzwaniem i niechęcią przed robieniem restartów
jest to, że muszę się, słuchajcie, męczyć z wyławianiem maluchów, nie? Wziąłem w ogóle już taką dużą siatkę i po prostu zgarniam, nie? Zgarniam, krewetki podskakują. Krewetki podskakują i wtedy jakoś tam się je wyłowi, nie? Bo innej metody, tak żebym pojedynczo tutaj, wiecie, się bawił z wyławianiem krewetek, to średnio, nie? I tak już mi nawet w miarę poszło. Ale ogólnie to jest właśnie to, dlaczego ja nie lubię robić restartów, bo nie lubię się spędzać potem pół dnia i wyławiać krewetki, nie? No, dlatego unikam restartów po prostu jak ognia. No, ale trzeba nieraz, nie? Nie ma wyjścia. Dobra, łowię dalej. O, już jakoś mi poszło. Wiecie, mam takiego znajomego, który sobie hoduje, praktycznie tylko ma red cherry albo jakieś sakury. To on w ogóle ma podejście takie, że mówi, dobra, Chopin, kurde, przecież są tylko red cherry, nie? Wyłów te największe sztuki, kilka takich podrostków, a drobnice jak wyłowisz, to wyłowisz, a jak nie, to spłukaj w kiblu i tyle, nie? No ja tak nie potrafię, kurczę, ja tak nie potrafię i po prostu, mimo że mnie to irytuje, to będę siedział przez kolejną godzinę czasu, wpatrywał się, słuchajcie, w to podłoże, czy gdzieś coś się nie rusza, żeby wyłowić po prostu co do jednej sztuki, o ile się da, nie? Bo wiadomo, że jakieś tam maluszki, może będzie problem, nie? Ale, no nie wiem, no taki jestem, że po prostu będę siedział i będę łowił, mimo że to mi zajmie kolejną godzinę, nie? A są osoby takie właśnie, że dobra, byleby najwięcej dorosłych i podrostków się złowiło, a resztę to trudno się mówi. No nie mówi się trudno, bo to są zwierzęta. Zdecydowałem się na opiekę nad tymi zwierzętami, na hodowlę, no i trzeba poświęcić tyle czasu, żeby wyłowić wszystkie. Albo przynajmniej w 99%. No. I tak będę siedział i będę łowił. A jeszcze pewnie gdzieś zostały jakieś maluchy. Na bank, nie? Bo wiecie, jak to jest z red cherry, nie? To się mnoży, a te małe przecinki to są po prostu takie, że no nic, będę się przyglądał jeszcze. No i zobaczcie, odsysanko tutaj do butli i żeby się nie narobić, od razu odsysam razem z podłożem, nie? Tyle, ile mi się uda. A ten zbiorniczek sobie zalejemy też na benibachi, bo zostało mi benibachi jeszcze trochę. Ostatnio, pamiętacie, zakładałem jeden zbiornik z cieniutką warstwą. Tego benibachi dużo mi zostało, więc to też sobie zalejemy pod karidiny, nie? A neo, które wpuściliśmy, to sobie, poczekajcie, troszkę zrobimy światełka. O, kurde, no ten cień tutaj mi się robi taki. O, a neo sobie biegają tutaj. Już są wpuszczone, zobaczymy, jak tu zasłonić, żeby było widać. O, tak. No i one sobie tutaj, słuchajcie, biegają. Zobaczymy, jak będzie. Platinum Soil GH1 Plus z Qualdropu 650 mikrosiemensów. Zobaczymy, jak będzie. Dam wam na pewno znać. Dobra. Lecimy z koksem dalej z tym baniaczkiem, bo jeszcze troszkę nam zostało roboty i sobie go wystartujemy na benibachi, jak już mówiłem. No dobra, i zobaczcie, jak nam to szybko idzie, nie? Już podłoże nasypane, bakterie, także SLAqua na podłożu rozsypane. Filterek ten, co był wcześniej, tylko go wypłukałem, to jest jakiś Edget chyba 104. No, ta ceramika, jeszcze tylko muszę gdzieś wyłowić z jakiegoś akwarium troszeczkę mchu, żeby tutaj dołożyć, bo nie mam. No, także troszeczkę mchu i wszystko, nie? I zalewamy wodą RO, robimy parametry i tyle. Miesiąc czasu i wpuszczamy krewety. No, znalazłem, słuchajcie, kawałek mchu, zbiornik zalany, filterek działa. Teraz niech spokojnie dojrzewa, mówię, około 4 tygodni. Parametry są już teraz zrobione. Wykorzystałem sól z Qualdropu, tutaj akurat GHLC Plus, i na tej soli będzie prowadzona właśnie ta kosteczka, ten prostokąt w sumie. No to akwarium.
Dobra, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, dzięki za obejrzenie tego filmu i trzymajcie się, cześć, cześć.